Dzień dobry Państwu, witamy Państwa serdecznie ze sklepu Fotomak. Moim gościem jest dzisiaj Szymon Modzelewski, redaktor naczelny państwu. kwartalnika Szkoła Nawigatorów, którego ja jestem wydawcą. Proszę Państwa, to jest nowy numer szkoły, a witamy oczywiście ze sklepu Fotomak przy stacji metra Stokłosy. Proszę Państwa, nowy numer szkoły nawigatorów przed nami, którego wydanie troszeczkę się opóźniło, a to ze względu na pracochłonne, bardzo czynności, jakie trzeba było wykonać w związku z jego powstaniem. To jest owoc naszego wspólnego uporu, ponieważ ja bardzo chciałem, żeby pojawił się numer poświęcony tylko stosunkom rosyjsko-brytyjskim i to taka, żeby to była parabola, to znaczy, żeby było widać wyraźnie, jak te stosunki są zbliżone w stuleciu XVI, i w stuleciu XX, czyli w czasach Kompanii Moskiewskiej i w czasach rewolucji bolszewickiej. Proszę Państwa, ja będę z Szmonem prowadził taki dialog, mam nadzieję, że, że on będzie dynamiczny i, i owocny, bo chciałbym, my oczywiście wiemy o czym rozmawiamy i będziemy trochę udawać tutaj różne zaskoczenia, ale to tak musi być, dlatego że proszę Państwa, to jest tak, że na temat kompanii moskiewskiej, jej aktywności na terenach księstwa moskiewskiego nad Morzem Białym nikt nic nie wie, prawda? Tak, jest, jest to temat niszowy, wiadomo na ten temat niewiele, e, a trzeba dodać, że te kontakty wysp brytyjskich, w ogóle świata zachodniego i może nawet bardziej północnego, e, z terenami, na których później się rozwinęło państwo moskiewskie, zaczynają się bardzo wcześnie, czyli w IX wieku. No właśnie. E, otóż e, relacja, hmm, relacja e, w, przytoczona przez e, Wulfstana, o kupcu norweskim, wikińskim, który około 890 roku na polecenie króla Alfreda Wielkiego przepłynął sporą część Morza Północnego i Morza Białego i dotarł w okolice późniejszego Archangielska. Jest dość powszechnie znana, ale niezbyt często cytowana. Wtedy oczywiście nie była to część ani Rusi, ani państwa moskiewskiego, bo takowego jeszcze wtedy nie było. Natomiast te kontakty były już tak, tak bardzo wczesne, nie mówiąc już o szlaku od Waregów do Greków łączącym Bałtyk, jezioro Ładoga, Dolinę Dniepru z Morzem Czarnym i Konstantynopolem, który to szlak obsługiwali Wikingowie. No ale była, były to od samego początku kontakty handlowe, trzeba tak. to powiedzieć. Kontakty handlowe. Nie były to wycieczki krajoznawcze, nie były to próby y, w, y, nawiązania y, mariażu jakiegoś, prawda, międzydynastycznego czy, czy jakiegoś innego międzyplemiennego, no bo mówimy o IX wieku, y, ale po prostu kontakty handlowe. Handlowe. I proszę Państwa, tradycja kontaktów handlowych pomiędzy Europą Zachodnią i Północną jest żywa, żywa. Przez cały czas, ale ja chciałem wrócić do XVI wieku i do kompanii, ponieważ my patrzymy na księstwo moskiewskie na koniec XVI wieku poprzez pryzmat Dymitriat. I jesteśmy w tym e, obrazie, my jako Polacy, przedstawiani jako agresor. Tak? to znaczy dzięki Polakom nastąpiła wielka smuta tak ale to co się działo wcześniej w Moskwie tak i na terenie księstwa czyli 50-letnie panowanie cara Iwana Groźnego w ogóle tak nie jest postrzegane ani w historii Rosji chociaż było to panowanie okrutne ani w ogóle w historii Europy tak był sobie car i on tam trochę nawywijał prawda ale no, mieściło się to w standardach a nawet jeśli się nie mieściło to stanowi dzisiaj jakąś tam malowniczą malowniczą gawędę. natomiast nie mówi się o stałej obecności kompanii. Tak? Tutaj to jest wyraźnie napisane. Tak, nie, nie mówi się o stałej obecności kupców angielskich za panowania Iwana Groźnego na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a przecież byli oni tam w XVI wieku bardzo mocno obecni i później eksploatując i z, eksploatując wszystkie zasoby państwa moskiewskiego, jakie dało się wywieźć przez morze na zachód. Począwszy od y, towarów leśnych, futer wosku, skończywszy, y, skończywszy na wyrobach rzemieślniczych. No, jeszcze jest ciekawa sprawa, ponieważ y, panowanie Iwana, y, to jest Iwana IV, to jest y, właściwie hekatomba, tak? hekatomba elit rusi, tak? Tak. Y, Ale my y, nie rozumiemy, kto tej hekatomby dokonał, tak? Oprycznicy. Co, co to byli za ludzie, oprycznicy. Nikt tego do końca nie wie, prawda? To byli, czy to byli rdzeni rusini, tak? czy to byli najemnicy. To do końca jest niedoprecyzowane. Natomiast no, w mojej ocenie, proszę Państwa, zarządzanie Moskwą w XVI wieku przez kompanię, bo tak to trzeba, trzeba odbierać, jest taką pierwszą próbą, generalną próbą nowoczesnego albo nawet bardzo nowoczesnego kolonializmu. To znaczy, przybywa organizacja kupiecka na jakiś teren, i ta organizacja dokonuje dewastacji tego terenu przy akceptacji lokalnego władcy. Pokusa, żeby zinterpretować te wszystkie wydarzenia z pominięciem tego władcy, to znaczy, żeby potraktować tego władcę jako kukłę. I marionetkę w rękach kompanii jest wielka, no ale nie możemy tego zrobić, bo teksty źródłowe yy, przeczą, takiej. przeczą takiej interpretacji. Natomiast warto dodać, że kupcy angielscy, którzy właśnie wtedy yy, pod egidą kompanii moskiewskiej przybywali mhm. do państwa moskiewskiego, no szli szlakiem wikingów po części, mhm. poruszając się z północy na południe, badając... Yy, możliwości rozwoju handlu nie tylko gdzieś nad Morzem Białym w okolicach właśnie Hołmogor, późniejszego Archangielska, czy w samej Moskwie, ale penetrowali też obszary położone daleko na południe, przede wszystkim Dolinę Wołgi, zlewisko Morza Kaspijskiego. Chcieli dotrzeć do Persji, no, tak. tak samo jak w X wieku wikingowie dotarli do Persji, łupiąc mm -hmm. miasta perskie nad Morzem, Morzem Kaspijskim. Był to był to właściwie ten sam szlak, zmodyfikowany nieco pod względem przebiegu, ale szlak prowadzący gdzieś z Morza Białego, z Morza Bałtyckiego na południe. No i teraz, ponieważ w mojej ocenie, nie tylko w mojej, te wszystkie sprawy dotyczące szlaków handlowych i gospodarki są absolutnie kluczowe i najważniejsze. I wszyscy sobie z tego zdają sprawę, natomiast z niezrozumiałych przyczyn akurat kwestii gospodarczych dotyczących Wielkiego Księstwa Moskiewskiego się nie omawia. Tak? I relacji brytyjsko-moskiewskich też się nie omawia, tak jakby to były nigdy nie, nie stykające się ze sobą obszary, one były przez długi czas, proszę Państwa, ściśle ze sobą połączone, to musimy sobie zdawać sprawę, ściśle ze sobą połączone, w dodatku na zgubę Rzeczpospolitej. No, to musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli ekspansja brytyjska szła z północy na południe szlakiem Wikingów, tak, to ekspansja polska z kolei szła prostopadle do tego kierunku, czyli ze wschodu na zachód. Tak, czyli była na kursie kolizyjnym. Na planami, kursie kolizyjnym. No więc jeżeli mamy, mamy coś takiego, no to to jest jakiś klucz do wyjaśnienia wielu spraw z historii Polski. Tak, ale jeszcze dodam jedną rzecz. No. To jest sprawa mało znana w Polsce. Natomiast na świecie jest bardzo dobrze znana. Jest taki dawny budynek w Moskwie, Stary angielski dwór, mm -hmm. który w latach 90. w czasie wizyty w Rosji odwiedziła królowa Elżbieta II. No, no właśnie. To jest Wydano z tej okazji zresztą album przedstawiający naprawdę? zabytki związane z działalnością kompanii moskiewskiej. No, y to jest tutaj w jednym z tekstów powiedziane wprost. Przez 50 lat kompania miała absolutny monopol na handel z Moskwą. Przyjeżdżali do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego młodzi kupcy i przez całe swoje dorosłe życie odbywali tam praktykę. No to sobie możemy wyobrazić, że 2,5 pokolenia kupców, tak, yy, odbywało praktykę w Moskwie. Yy, relacje pomiędzy ludnością moskiewską, tak, a yy, Anglikami no były były nacechowane tymi wszystkimi obrzydłymi, przepraszam, znakami kolonializmu, prawda? Tak, oczywiście. Poza Więc... tym, co jest ważne, ten schemat działalności kontynuuje się oczywiście już bez tak silnej obecności kompanii w XIX wieku. Mhm. To znaczy wtedy, kiedy z jednej strony Cesarstwo Rosyjskie rywalizuje z Wielką Brytanią wpływy Azji Środkowej. E, na pograniczu brytyjskich Indii i Afganistanu i nowo, e, nowo podbitych terytoriów przez Rosjan e, w latach 60. 70. XIX wieku, a jednocześnie przez całe stulecie, no praktycznie aż do rewolucji e, istnieje angielsko-szkocka kolonia przedsiębiorców kupców w Sankt Petersburgu, e, którzy prowadzą bardzo szeroko zakrojoną działalność. Jest to takie małe angielskie miasto, mhm. oni tam mają swoje szkoły, kościoły, e, co więcej kiedy osiąga apogeum rywalizacja y, mocarstw właśnie wazy środkowej Imperium Brytyjskiego i Rosji w latach 70 y, do Rosji przyjeżdża pan John Hughes y, bardzo zdolny kupiec y, i przedsiębiorca ale analfabeta i w latach 70 właśnie zakłada y, taki ośrodek o którym ostatnio było głośno to znaczy Juzowkę czyli mhm. Doniec Mm -hmm. e, dzisiaj na Ukrainie. E, nawet w tym mieście istniał jeszcze do niedawna pomnik Hiusa i zachowany dom, w którym on mieszkał. Naprawdę? Tak, bo zmarł w 1889 roku. Ale tak. co, zburzyli to teraz, czy co? E, to znaczy, z, jest to dom zdewastowany, ale generalnie ściany stoją. Ale pomnik pewnie przywrócą niedługo jeszcze. Tak, ale, ale właśnie Hius był twórcą tego centrum metalurgii i górnictwa. Na terenie zagłębia. Dońskiego. Fantastycznie. No więc y, widzimy, proszę Państwa, że jak dwoista jest polityka y, mocarstw, jak, to, y, y, jak poważne jest to narzędzie, to znaczy, można prowadzić rywalizację polityczną i być de facto na stopie wojennej. Y, wywiady i kontrwywiady mogą się zwalczać skrytobójczo mordować tak. Y, no a kompanie y, muszą robić swoje. Y, więc ja jestem zdumiony, że ten schemat w sumie bardzo prosty i czytelny od wielu bardzo lat. Od wielu bardzo stuleci, jacy stosują, jaki stosują Brytyjczycy, nie, nie jest naśladowany przez nikogo, na przykład przez Polskę. No nie jest naśladowany. Jeszcze co warto podkreślić. Przemysł zbrojeniowy Rosji w XIX wieku jest w dużej mierze oparty na kontraktach z firmami brytyjskimi i amerykańskimi. Fabryki zbrojeniowe produkujące zarówno broń krótką, Aha. osobistą, jak i karabiny zostały zbudowane dzięki licencjom tych zachodnich firm. Mhm. Na przykład Winchestera. Pięknie. No i Smith West Sony były sprowadzane tak. masowo z Ameryki do, do, do Zaczęto Rosji. Zaczęto nawet własne produkować na, na, na licencji amerykańskiej <dyskawa> i szkolić inżynierów rosyjskich, żeby e, mogli produkować broń w tych fabrykach. To też jest bardzo pouczające, bo los Rosji i, i, i rewolucja i to wszystko, co Rosję spotkało, no, każe nam się zastanowić nad sensem tego rodzaju inwestycji, sensem tego rodzaju działań i powściągnąć nieco swój entuzjazm dla tych wszystkich gospodarczych Yy, eksplozji tak? i tej całej prosperity, która towarzyszy rozwojowi krajów, bo jeżeli ten kraj, który rozwija się tak dynamicznie jak Rosja przed rewolucją, bo możemy w końcu przestać kłamać, że Rosja przed rewolucją była kolosem naglinianych, no tak, bo nie była, prawda? No nie Była była bo to jedna z silniejszych gospodarek. Z silniejszych, mocniejszych gospodarek, tak. Natomiast Lenin był wynajęty po to, żeby odwrócić tę narrację, żeby przekonać propagandowo cały świat, że jest dokładnie odwrotnie, yy, no, no to nie, nie należy się za bardzo cieszyć z tego, jeżeli kraj nie ma doktryny, tak, która by prowadziła go gdzieś tak, ku zbawieniu na przykład wiecznemu albo w jakieś inne miejsce. Tak, do piekła też może prowadzić doktryna państwa, a jedynie opierać się na sukcesach gospodarczych, bo to się łatwo, łatwo może skończyć katastrofą. Była rewolucja i po rewolucji tak naprawdę, bo to jest dla wielu osób zupełnie zdumiewające, niewiele się zmieniło. Tak, był okres jeszcze w czasie wojny domowej, kiedy rzeczywiście te zagraniczne koncesje wywłaszczono, wywłaszczono mhm. tych e, przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Francji i tak dalej, którzy prowadzili swoją działalność w Rosji, ale na ich miejsce weszły nowe firmy, przede wszystkim niemieckie i amerykańskie, no ale na trzecim miejscu pod względem liczby koncesji były przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii, no tak. które eksploatowały. Tak ważne złoża jak choćby złoża z złota rodzimego w dolnej Rzeki Leny. Co się działo przed rewolucją i w krótkim czasie po rewolucji, również po wygaśnięciu wojny domowej. W Rosji. To jest fantastyczne, bo według mnie świadczy to o tym, że tak naprawdę sytuacja w Rosji jest tylko jakąś funkcją ucierania się potencjałów globalnych, które się znajdują poza Rosją, a Rosja ciągle jest terenem eksploatacji. Pytanie, czy Rosjanie sobie z tego zdają sprawę? Myślę, że mogą sobie w dużej mierze nie zdawać sprawy, ponieważ tamtejsza propaganda państwowa od zawsze jest nastawiona na twierdzenie, że są całkowicie samodzielni. No, no właśnie, więc to jest kolejny mit, którego no nie, nie sposób nie, nie, nie potargać teraz, że Rosja jest samodzielna o tyle, o ile samodzielna jest propaganda gangu, który akurat Rosją włada, tak? Propaganda samodzierżawia no, miała jeszcze jakieś pozory samodzielności, natomiast propaganda komunistyczna ch chyba nie, no, było to złudzenie, tak mi się wydaje przynajmniej. No, niewydolność tego systemu powodowała, że on... Rozpaczliwie potrzebował i zagranicznych kapitałów i koncesji no, gospodarczych i techniki. Wszystko musiało być głęboko oczywiście ukryte, żeby, żeby ocalić czystość doktryny. I wbrew pozorom nie wszystko udało się ukraść na zachodzie. Część po prostu trzeba było kupić. <gry> oczywiście. Proszę Państwa, może przejdziemy do wychwalania autorów. Wychwalania autorów. Ja tutaj nic nie napisałem. Szymona chwalić nie trzeba, ale powiedzmy słów kilka o autorach archiwalnych, których tutaj umieściliśmy i których nie drukowano w Polsce nigdy. Bo mamy tutaj teksty Inny Lubimienko. I to jest moim zdaniem coś niezwykłego, ponieważ Inna Lubimienko to jest historyczka która zaczęła y, studiowała na Sorbonie, pracowała początkowo we Francji, potem w Wielkiej Brytanii i która pisała właśnie o relacjach rosyjsko-brytyjskich za Elżbiety i za Jakuba. Y, ale pisała w taki sposób, y, że y, no, moim zdaniem nie sposób nie skonstatować, że skoro dochodzi do likwidacji, fizycznej likwidacji elit i wywłaszczenia tychże elit za cara Iwana, y, to musi się to odbywać przy udziale kompanii, która jest absolutnie siłą gwarantującą spójność Moskwy, bo bez kompanii Moskwa by się rozleciała pod ciosami albo Tatarów, albo Polaków, tak? Oczywiście, poza tym w jednym z głównych wyczynów Iwana Groźnego było zniszczenie potęgi gospodarczej Nowogrodu no, Wielkiego. To, to osobna sprawa. Nowogród, który należał do Hanzy, prawda? Tak. Do I do Związku hanzeatyckiego był wschodnim ramieniem tej Hanzy, tak? Został zdewastowany. No, jeżeli mamy kompanię, która jest konkurencją dla Hanzy, no to nie ma siły, no, po prostu było polecenie, trzeba było nowogród zdewastować. Barwne opowieści bardzo są, ja może wyjaśnię jedną sprawę. My tutaj, proszę Państwa, uciekamy od takiej anegdotycznej historii, od historii operetkowej, od historii wodewilowej, którą się lansuje. Ja wiem, że to może się w pewnym momencie komuś znudzić, ale uważam, że to jest potrzeba chwili i czasu. Moment historyczny taki mamy, żeby, żeby niestety stosować narracje syntetyczne, to znaczy, żeby uświadomić ludziom, że jeżeli ktoś planuje zarabianie pieniędzy na wielką skalę poprzez eksploatację jakiegoś dużego obszaru, to musi wykosić konkurencję. Po prostu musi wykościć konkurencję, która stosuje słabsze i mniej brutalne metody. No i to spotkało Nowogrodzian, prawda? Którzy handlowali z Moskwą, próbowali się przyłączyć do Polski, prawda? Przecież tak. Nowogrodzianie no. wysłali petycję do króla Zygmunta Augusta, żeby włączył ich do Wielkiego Księstwa Litewskiego i to pozostało bez odpowiedzi. No jeszcze trzeba pamiętać, że to jest czas, kiedy Anglia uniezależnia się od związków z w XVI mm -hmm. wieku. No tak. Kiedy Elżbieta I likwiduje tak zwany Stiliard w Londynie, czyli miejsce, gdzie kupcy z Niemiec handlowali towarami żelaznymi. Anglia nastawia się na własny przemysł, zwłaszcza w dziedzinie metalurgii. Już wtedy. Tak, a Poza tym y, kompanie są organizacjami, których celem było uniezależnienie się od związków takich jak handel no, między innymi. Uniezależnienie, czyli zniszczenie tak. konkurencji, bo to mamy na myśli, mówiąc, uniezależnienie. To nie jest braterskie rozejście się i podział łupów, y, ponieważ polityka brytyjska, polityka handlowa y, i nie tylko handlowa, y, imperialna w ogóle, y, której polityka handlowa była integralną częścią, to jest próba zmonopolizowania handlu globalnego. Trzeba to powiedzieć Zmonopolizowania handlu globalnego. Kiedy Brytyjczycy gdzieś się pojawiali, czy to w Moskwie, czy w Polsce, pierwszy postulat, jaki stawiali, to była uprzywilejowana pozycja kupców brytyjskich na danym terenie. Uprzywilejowana, czyli po prostu specjalna, czyli monopolistyczna. Cała reszta mogła gdzieś tam ogryzać jakieś, jakieś ochłapy po bokach, natomiast oni musieli dostać najwięcej i mieć na to gwarancję władcy miejscowego. Te gwarancje oczywiście kończyły się dlatego władcy źle. Zanim wrócimy do inny Lubimienko, przypomnę tylko, trzy razy Iwan Groźny abdykował. I trzy razy powracał na tron. To jest niemożliwe. No tak, to by świadczyło o. Mówi się oczywiście o chorobie umysłowej, ale to jest mało prawdopodobne. Nie ma czegoś takiego, jak ktoś abdykuje, to nie wraca. Tak. Jest trupem po prostu. Chyba, że jest na czyimś pasku i po prostu wraca kto inny. Proszę Państwa, wrócę do Inny Lubimienko. Przetłumaczyliśmy dwa teksty Inny Lubimienko, ale Szymon, jaka. Ty powiedz, bo. Wymowa tego tekstu jest tych tekstów jest druzgocąca, ponieważ to są teksty oparte na źródłach, z których jasno wynika jaka była relacja pomiędzy, pomiędzy Wielką Brytanią a Moskwą. Natomiast autorka wyciąga z tego wnioski zaskakujące. Autorka uważa te kontakty z Anglią jako szansę cywilizacyjną <laughs> dla Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Natomiast ze źródeł, które przytacza, wynika niezbicie. Że Anglików interesował handel i eksploatacja surowców no, Moskwy. No właśnie, i to a jest nie związki polityczne, czy dynastyczne. dynastyczne czy podnoszenie poziomu życia ludzi żyjących tam. Co myślisz o słynnym, reprodukowanym wielokrotnie i wspominanym przez różnych historyków liście Cara Iwana do Elżbiety z propozycją, żeby Elżbieta wyszła za niego za mąż? No myślę, że był to przykład krańcowego nierozpoznania realiów politycznych i gospodarczych. A czy mogło być tak, że kompania ten list sprokurowała? Nie jest to wykluczone. No, no właśnie, to wykluczone. Bo, bo to nie jest tak, że kompania nie miała wrogów w Londynie. Miała tych wrogów całkiem sporo, ponieważ każdy chciał. Czerpać zyski z tego, co się działo w Moskwie, z tego dzikiego rabunku. Więc oczywiście nie dojdziemy tego, i to jest tylko moja sugestia, ale ja już sobie pozwalam na, na, na takie sugestie i nawet nie mrugnę, że być może słynna propozycja Cara, żeby, żeby ożenić się z Królową Elżbietą, była li tylko wybiegiem kompanii, który miał posłużyć temu, żeby zamknąć usta przeciwnikom kompanii w samym Londynie, ale to na marginesie. Zwłaszcza, że tych kompanii powstało już wtedy trochę więcej. No, a poza tym byli jeszcze ludzie, którzy handlowali na różnych obszarach nie przejmując się kompanią, tak, bo to Dokładnie. struktura była taka, że kompania z udziałem większościowym albo, albo trochę mniejszościowym, poniżej 5% korony, eksploatowała od góry, tak, od władcy, od, od księcia dany obszar, a oprócz tego zwalali się na ten obszar kupcy angielscy, niezrzeszeni, prawda? Tak, tacy, którzy nie należeli do żadnej kompanii. Którzy też sobie coś tam chcieli urwać i oni też funkcjonowali i też prosperowali, więc to było po prostu, no, jak mrówki przepraszam na martwym psie tak albo coś podobnego tak to musiało wyglądać Chciałbym, żebyśmy powrócili, żebyśmy powiedzieli słów kilka o tekście Krystyny Murat, czyli o tekście, który się nazywa Brytyjsko-Sowieckie Relacje Gospodarcze 1917-1945, bo podobieństwo tego, co, się, co tutaj pisze Krystyna, do działań kompanii, jest po prostu druzgocące. Tak, dlatego że, tak jak już powiedziałem, mimo że na początku, w czasie rewolucji, wojny domowej, ci zagraniczni przedsiębiorcy, w tym angielscy, zostali wywłaszczeni to jednak bardzo prędko zawiązano nowe kontakty gospodarcze z Rosji Radzieckiej, z Wielką Brytanią. I uczestniczył w tym wysłany Lenina, Leonid Krasin i ze strony brytyjskiej premier Lloyd George i jego ludzie. Więc było to dogadywane na najwyższym szczeblu. A wynikiem tych negocjacji były koncesje, które dostały brytyjskie firmy Zajmujące się czy to wydobyciem surowców, czy produkcją przemysłową, wreszcie handlem, wywożeniem towarów takich jak drewno, na przykład, mm. dostały na terenie, na terenie Związku Radzieckiego. I te koncesje obejmowały różne rodzaje działalności, od udostępniania technologii przemysłowi radzieckiemu, po prowadzenie kompletnego procesu produkcyjnego czy też wydobywczego w, w danym dziale gospodarki. I tak jak już mówiłem, Brytyjczycy byli tutaj na trzecim miejscu po Amerykanach i Niemcach, ale to jest moc, bardzo mocne trzecie miejsce, bo oni byli obecni praktycznie we wszystkich sektorach no gospodarki. No i być może mieli też kluczowe sektory. Mówiłeś o kopalni złota tak. nad Leną, więc ja rozumiem, że to nie, nie były tylko tekstylia, tak, tradycyjna brytyjska branża, w której byli najmocniejsi, ale też no, inne kluczowe b, b, sektory, więc to, że to było trzecie miejsce. Również przemysł spożywczy. No właśnie. Przemysł spożywczy w kraju takim jak Związek Radziecki jest najważniejszy. Powstała wtedy słynna spółka Arkos. Tak, spółka Arkos, której zadaniem było koordynowanie całej współpracy gospodarczej Wielkiej Brytanii z Rosją Radziecką, która miała swoje, swoją siedzibę w Moskwie i w Londynie. No właśnie. I istniała mimo. Różnych zadrażnień na, na linii Moskwa-Londyn, na przykład takich, że w latach 30. już po objęciu władzy przez Stalina e, zaczęto na przykład aresztować inżynierów zachodnich e, oskarżanych o, e, o sabotaż, ale to nie przeszkadzało zupełnie w działaniu tej spółki. Ponieważ to nie są łatwe kontakty, proszę Państwa. To, że ktoś zginie albo przepadnie w czeluściach Sybiru, to nie ma znaczenia dla ruchu i interesów. To tylko biednym humanistom i ludziom przeczulonym może się tak zdawać, takim jak my. Natomiast prawdziwi wyjadacze, oni się nie przejmują tym, że ktoś tam kogoś aresztował, odrąbał komuś rękę albo coś. To jest wpisane w koszta. Natomiast ja tylko przypomnę, że w oficjalnych tekstach czas istnienia kompanii moskiewskiej. To są lata 1553-1917. Tak. A potem powstaje spółka Arkos. Tak więc y, kompania żyje i działa w najlepsze, myślę, że dzisiaj również, tak? i y, tylko nie wiemy, jak się nazywa, a ponieważ uchwycenie tego, tej tradycji, tego ciągu zdarzeń od, y, od czasu, kiedy piersi, kiedy Sir Richard Chancellor pojawił się na wybrzeżu Morza Białego, aż do tego momentu, kiedy Krasin pojawił się w Londynie, no jest dosyć proste. Jak ktoś to usłyszy raz przeczyta, to już sobie to skojarzy. Więc na wszelki wypadek się o tym za dużo nie mówi. Prawda? Warto A jak to się... Też dodać, no... że... Owocem tych kontaktów jest spora liczba ikon i innych dzieł sztuki w Muzeach Zachodnich, no które zostały po prostu wywiezione w ramach spłaty różnych zobowiązań. No, no, no właśnie, bo to jest też tak, że wszystko jest towarem, proszę Państwa. Ja przypomnę rabunek kości cerkwi, kościołów i wywożenie masowe w czasie rewolucji po niej dzieł sztuki z Rosji, a także Zagorbaczowa, słynna legenda o tym, jakie to pociągi załadowane ikonami jechały na Zachód, prawda? No, więc to wszystko to też jest towar, i to też jest rynek, i ten rynek jest przez kogoś obsługiwany. Rynek to jest struktura piętrowa. Jest rynek legalny i on natychmiast wywołuje istnieje swojej, jakby to powiedzieć, antytezy, tak? czyli czarnego rynku. No to jest poważne narzędzie, które organizuje życie milionom ludzi. Tak? Milionom ludzi. Rynki się zazębiają w ogóle. Yy, jeden łączy się z drugim. To są niesamowite rzeczy i niezwykle inspirujące, proszę Państwa, yy, które nie znalazły do tej pory swojego odbicia w literaturze popularnej. Głównie dlatego, że większość pisarzy to idioci. Yy, ale to już nie jest moja wina. Ja tego nie wymyśliłem. Ja tylko z tego korzystam. Cóż, no nikt nie mógł się obczać. E, zapotrzebowaniu na tanie rosyjskie surowce. No, no po to e, się wymyśla komunizm albo inną herezję, żeby obniżyć koszta pracy, koszta surowców e, i koszta produkcji, prawda? To jest taki I standard. Z, z drugiej strony e, doktryna, jaką wyznawali bolszewicy, no, wymagała rozbudowy przemysłu za wszelką cenę, no, no. również za, za cenę życia i zdrowia ludzkiego. Więc tutaj koszty się nie liczyły, a zachodni inżynierowie, koncesje gospodarcze i kredyty mogły im w tym tylko pomóc. Więc jeżeli to sobie uświadomimy taką rzecz, to no, myśl nas najdzie niewesoła, że polityka globalna jest zawsze i polityka globalna musi niestety działać tak, żeby na świecie istniała przynajmniej jedna zona wyłączona z tak zwanego normalnego. Obiegu gospodarczego, prawda? Tak, i taką strefą w. No, przez większą część XX wieku w sumie był Związek, Związek Radziecki, Radziecki z krajami satelickimi włącznie. W XVI wieku taką strefą była oprycznina, tak? czyli obszar położony obszar księstwa moskiewskiego położony nad Morzem Białym, gdzie zwożono wszystko to, co zostało zrabowane w tej drugiej części, czyli w Ziemszczynie. W Rzymszczy... w I było to wywożone poprzez porty nad Morzem Białym do Anglii, do, do innych krajów zachodnich i tam sprzedawane. No, warto zauważyć, że to podobny modus operandi, jaki Anglicy zastosowali w Indiach na przełomie XVIII i XIX wieku. Kiedy jeszcze na początku XVIII wieku Indie były potentatem w przemyśle wytwarzania tkanin. No a kiedy kraj dostał się pod panowanie Brytyjczyków, wywożono już z niego tylko przędzę wawełnianą jako surowiec no do tak. angielskich fabryk. No bo chociaż ten przemysł został całkowicie zniszczony i zniszczone. No więc to, to jest, proszę państwa, próba generalna. Jak kiedyś powiedziałem, jak napisałem pierwszy raz, że Rosja była pierwszą angielską kolonią, nawet nie Irlandia, tylko Rosja, to pan Targalski powiedział coś w sensie, no teraz to dopiero się pan nagrabił. To, to dopiero absurdy są, proszę pana. Ponieważ Polacy w swojej nieopisanej głupocie, ja będę mówił wprost, ponieważ jestem już trochę stary i mam dosyć owijania w bawełnę. Polacy w swojej nieopisanej głupocie przypisują Rosji samodzielność myślenia i samodzielność działania. Nie rozumieją tego, że Rosja jest golemem. Oczywiście, momentami ona tym golemem nie jest, natomiast prześledzenie. Rosyjskich działań wskazuje jasno, że, że to jest obszar sterowany. tak? No więc, żeby zrozumieć Rosję, nie trzeba się zastanawiać nad rosyjską duszą, nie trzeba nadpić wódki i zagryzać ogórkami, tylko trzeba po prostu zadzwonić do Londynu i zapytać, jakie są wytyczne, proszę Państwa. Taka koncepcja myślę, że słuszna. No, zawsze w historii by było tak, że kraje lepiej rozwinięte gospodarczo, gdzie istniała jakaś doktryna polityczna, która pozwalała na opanowywanie odległych obszarów. Skutkowało to e, zawsze miały przewagę nad tymi gorzej rozwiniętymi, a w taki, taki był właśnie układ e, Wielkiej Brytanii i Rosji przez większą część historii. Wiesz co, Szymon, teraz zrobimy tak. Ty przeczytasz jeden fragment, ja drugi, a ty trzeci, dobra? I... E, z, tych, z tych z tyłu, to, na czwartej stronie. To ja zacznę. <laughs> Kraj ten zwie się Rosją lub Moskwą, a Iwan Wasylewicz, takie było imię ich ówczesnego króla, rządzi na całym tym terenie. A barbarzyńscy Rosjanie również pytali naszych ludzi, skąd przybywają, na co otrzymali odpowiedź, że jesteśmy Anglikami wysłanymi na to wybrzeże przez najdoskonalszego króla Edwarda VI, że mamy od niego przykazane oddanie pewnych rzeczy dla ich króla, że pragniemy jedynie jego życzliwości oraz przyjaźni i handlu z jego ludźmi, przez co niewątpliwie przyjdzie wielka korzyść dla poddanych obu królestw. Ci potajemnie wysłali wiadomość do swego cesarza, by zawiadomić go o przybyciu obcego ludu i by poznać jego życzenie w tej sprawie. On zaś udzielił swym poddanym zgody na handel i targowanie się z nimi, a ponadto obiecał, że jeśli by mieli życzenie go odwiedzić, wówczas poniesie cały koszt konik pocztowych. Dobra, teraz ja. Y w 1567 roku Iwan IV udzielił kupcom angielskim przywileju przeniesienia ich składów pobliże Kremla w Moskwie. Te przenosiny były cenną koncesją, gdyż umieszczały skład bliżej ich protektora. Ta fizyczna bliskość źródła władzy pomagała angielskim agentom w bieganiu się o zadośćuczynienie za krzywdy. Obok tych przywilejów Anglicy byli też zwolnieni z obowiązku handlowania na wydzielonym rynku dla cudzoziemców. Położenie angielskiego składu w Moskwie oraz koncesje i przywileje handlowe dały Anglikom przewagę nad wszystkimi konkurentami. Kompania moskiewska stworzyła w Rosji system handlowy oparty na osiedlaniu w głównych miastach agentów, którzy wypróbowywali szlaki handlowe między Moskwą i Morzem Białym. Teraz w dniu 7 lipca 1920 roku, komisarz do spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej Grigori Ciczerin zaakceptował plan premiera Lloyd George'a. W tym czasie od 14 maja 1920 roku trwała ofensywa Armii Czerwonej na Polskę wyprowadzona z Białorusi. 7 czerwca 1920 roku bolszewicy wycięli w Żytomierzu cały polski garnizon, a w Berdyczowie spalili szpital wraz z 600 rannymi i personelem medycznym. Rząd Polski przeprowadzał właśnie wtedy przyspieszoną mobilizację. Druga faza negocjacji przeprowadzona została z udziałem przedstawiciela strony sowieckiej Lwa Kamieniewa, w latach w dniach od 8 lipca do 11 września 1920 roku. Trzecia faza trwała od 13 września 1920 roku do 11 marca roku 1921 i zakończyła się podpisaniem angielsko-sowieckiego porozumienia handlowego, które w istocie było nie tyle porozumieniem handlowym, co nieformalnym uznaniem przez Wielką Brytanię bolszewickiego reżimu w Rosji. Nieakredytowanym ambasadorem Rosji Sowieckiej w Londynie miał być w latach 1920-1923 leonid krasin. Proszę Państwa, szczerze polecamy obaj ten fantastyczny numer z niezwykłą zawartością. Dziękujemy Państwu bardzo na dzisiaj i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem przy okazji jakiejś innej publikacji, którą to będziemy mawać. Naszym gościem był Szymon Modzelewski, redaktor naczelny Szkoły Nawigatorów oraz Gabriel Maciejewski, czyli ja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.